Dobry wieczór, jó estét kívánok! Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie. Jest czwartek, godzina 18. Spotykamy się w Instytucie Lista Węgierskie Centrum Kultury w Warszawie, Serce Warszawy. Dzisiaj jest 11 kwietnia. To każdy dzień jest szczególny, ale dla kultury węgierskiej tym bardziej jest szczególny, bo dzisiaj świętujemy i obchodzimy Dzień Poezji Węgierskiej. 11 września urodził się Attila József, słynny poeta węgierski. I właśnie tego dnia dzielimy się wierszami. My też się podzieliliśmy kilkoma wierszami. Można spotkać, można przeczytać przy wejściu do instytutu. I mam nadzieję, że jak Państwo nie skorzystaliście tego przy wejściu, potem po spotkaniu, to skorzystacie z tej okazji. Dzisiaj przedstawiamy książkę Ernő Szipa, Emberszak, Woń człowieka. Ernő Szip, tylko tytułem wstępu, bo tutaj wśród nas są najlepsi znawcy twórczości czy życia Ernő Szipa, więc mniej znany poeta, pisarz, dziennikarz, osoba o tragicznym, a jednocześnie sprzecznym losie. I od razu jakby dodaję, że właśnie jego życie jest nacechowane taką dwuistością, że był jednocześnie Węgrem i był jednocześnie Żydem. I bardzo, bardzo trafnym moim zdaniem motto znajduje się w książce, w tym w posłowie, że Ernő Szip tak pisał o sobie: wszyscy wiedzą, że jestem Żydem, tylko nie ja. Więc to mógłby być taki wstęp do tej rozmowy, do którego zachęcam Państwa tutaj wśród nas, także przed telewizorem czy przed komputerem, którzy nas oglądają przez internet. I chciałbym oczywiście przedstawić dzisiejszych naszych gości. Jest, jak już mówiłem, że najlepsi znawcy od Ernő Szipa są tutaj. Więc jest z nami pani profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowana Kinga Piotrowiak-Junkiert. Jest z nami tłumacz tego dzieła, pan Łukasz Łoiński. I jak zawsze przy tych spotkaniach literackich moderatorem będzie pan Maciej Libich. Tutaj skończyła się moja rola. Przekazuję mikrofon, przekazuję możliwość naszym gościom. Dziękuję i zapraszam. Dziękujemy bardzo za to wprowadzenie. Kurczę, obawiam się, że pan dyrektor ukradł mi wszystkie wątki, jakie chciałam poruszyć podczas tej rozmowy. W zasadzie jestem bezradny teraz już, ale spróbujemy. To, o co chciałem zapytać na początku, to jest to przeświadczenie właśnie, że Szip nie jest chyba za specjalnie polskiemu czytelnikowi znany, nie może być znany za specjalnie. Może zaczęlibyśmy od jakiegoś drobnego przybliżenia tej postaci. Spróbujmy go umiejscowić na tej, powiedzmy, chronologicznej linii XIX-XX wieku. Nie wiem, kogo poprosić o pierwszy głos. Widzę ten wzrok. Tak, obawiam się, że... No, z Szipem jest tak, że można by o tym bardzo długo mówić, ale z wiadomych przyczyn jakoś to może skrócę. Otóż jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy, to jest tak, że on rodząc się w 84 roku, 884 roku, przynależy do tego pokolenia Żydów węgierskich, którzy są, znaczy ta rodzina, właściwie jest już całkowicie zasymilowana, funkcjonuje właśnie jako taka rodzina końca XIX wieku. Szip w takich właśnie warunkach zasymilowania funkcjonuje i jak każdy węgierski Żyd, który przychodzi na świat pod koniec XIX wieku, przeżywa też ten bardzo ważny, też dramatyczny moment kolejnego deasymilowania, dlatego że w XIX wieku następuje asymilacja, a potem jest ona wycofywana, dlatego że te próby łączenia społeczeństwa węgierskiego w obliczu polityki dwudziestowiecznej okazują się być może
niewłaściwe, dlatego że przez asymilację, jak sądzi część społeczeństwa, nie widać, kto jest Żydem, a kto nie jest. Ponieważ asymilacja polegała głównie na tym, że zmieniano nazwiska, często też imiona. Dojseip, zresztą nazwisko to jest bardzo popularnym nazwiskiem z tej puli, które przybierano często, więc powiedziałabym, że jeśli trochę się orientujemy, na czym ta asymilacja polegała, no to też już jest to jakiś krok, jakiś znak. Funkcjonuje właśnie na styku, czyli jest, wyrasta w tym przekonaniu o tym, że właściwie jest częścią Węgier, potem się mu tego prawa w pewnym sensie odmawia, dlatego że musi znowu się jakoś tam wyłonić, czyli jest akurat w jego przypadku to imię i nazwisko zostają, natomiast na mocy kolejnych ustaw żydowskich są ich cztery, potem jeszcze jest taka jedna, która też by właściwie mogła być liczona, przychodzi dla niego, jest na niego przeznaczony konkretny los. Więc tutaj mamy taka jedna rzecz społeczna, powiedziałabym. Natomiast jeśli chodzi o taką literacką linię, to jest on klasycznym reprezentantem złotego pokolenia, czyli tych pisarzy, którzy stworzyli Nugot. Nie wiem, czy Państwo... Tak, wszyscy Państwo wiedzą, ale tak dla tych może Państwa, którzy nie wiedzą, właściwie Nugot to jest nazwa czasopisma, które się pojawia na początku XX wieku, ale też właściwie całego środowiska. To nie jest jedyne środowisko, żebyśmy też nie mieli takiego wrażenia, że istnieje tylko Nugot, natomiast jest to rzeczywiście taka, powiedziałabym, symboliczna formacja intelektualna, wokół której obrasta całe środowisko, cała też taka cyganeria. Kto nie był w Nugocie? No to możemy bardzo dramatyczne wnioski z tego wyciągać. Większość ludzi, która była świetna w tym Nugocie, jednak była. Ernst Seyf się trochę tak, powiedziałabym, prześlizgnął, ale to też wynikało z tego, jaka była jego sytuacja, tak by już to nie wnikam. Więc złote pokolenie, elegant, taki wspaniały, maluteńki, przepiękny człowiek, bo tak o nim też mówiono, maleńkie dłonie, maleńkie stopy. Jak też mówiono, taki damski rozmiar, podobno miał też kłopoty z kupowaniem butów. Taki wspaniały, filigranowy typ takiego, no właśnie, często się jako taka porcelanowa laleczka też o nim mówiło. I on jest takim reliktem dawnych Węgier, kimś wspaniałym, cudownym, pięknym też fizycznie, o rewelacyjnym umyśle. No i właśnie ten umysł jest wrzucony w politykę, no i jakie są konsekwencje, to widzimy. Tak, ja może jeszcze dodam do tego, że mimo, że Seyf nie należał do tego najściślejszego kręgu Nugotu, miał raczej status takiego satelity, chociaż często jest faktycznie włączany do tego pierwszego pokolenia, to cieszył się w dwudziestoleciu międzywojennym dużą popularnością. Na początku znany był zwłaszcza jako poeta i takie tuzy węgierskiej literatury jak Derzy Kusztuani czy Mihály Bobics bardzo wcześnie dostrzegli jego talent i obdarzyli autora taką atencją i go, można powiedzieć, w pewien sposób przygarnęli. Był też bardzo popularnym wziętym dramatopisarzem, ale największy rozgłos przyniosła mu powieść Lilo Okaz z 1919 roku. To jest po polsku glicynia chińska, tak się nazywa. Tak? Przecież ty zrobiłeś fioletową akację. Nie, ja zrobiłem liliową akację. Tak, ponieważ to już ekranizacja tej powieści z lat 70. W Polsce funkcjonowała pod tytułem Liliowa akacja. No ale tak, nazwa gatunku to glicynia chińska, chociaż moim zdaniem specjalnie to się na tytuł nadaje. Super chwytliwe, naprawdę. Tak, i jeszcze a propos tego, że Seyf jest w Polsce nieznany. Ciekawym jest to, że przez bardzo długi czas po wojnie, w czasach komunizmu, Seyf był tak naprawdę nieznany również na Węgrzech. Odkrył go na nowo
Tondur Iderzy, taki czołowy węgierski poeta awangardowy. W 1984 roku ukazał się jego tekst na temat Sipa w Illetish Irudoum, a także taki wybór jego tekstów poetyckich i prozatorskich z komentarzem. Później też pojawiła się taka książka, też wybór tekstów, taki komentarz a la esej. Więc wtedy Ernest Sip został ponownie zauważony, stał się ważnym twórcą dla wielu też współczesnych pisarzy węgierskich. Na przykład Gábor Németh napisał o nim rozprawę doktorską, też jest bardzo ważny dla Pála Závady, który zajmuje się tematyką żydowską. Też powstała sztuka teatralna Skinny Singha. Teatr Skinny przygotował właśnie taką sztukę kilka lat temu i przez wiele lat była grana. Więc no, dla Węgrów to też było zupełnie jakieś takie odkrycie. I, no, należy mieć nadzieję, że polscy czytelnicy równie docenią Sipa jak czytelnicy węgierscy. To był, przepraszam, czy był płodny pisarz, czy dużo zostawił po sobie dzieł? On na początku pisał faktycznie bardzo dużo wierszy. Tych tomików się ukazało całkiem sporo. Dramatów też było niemało. Najbardziej popularnym dramatem była Potik, czyli apteka. No i pisał też powieści, też ich się ukazało no, nie wiem, co najmniej kilka, prawda, jeśli nie więcej. Zwłaszcza dramaty były chyba zaangażowane społecznie i politycznie. Znaczy one były tak interpretowane, prawda? Bo na przykład w aptece, gdzie akcja rozgrywa się w kasynie. Jak sama nazwa wskazuje. Właśnie krytyce zostały poddane też inne warstwy społeczne, co bardzo wtedy spotkało się z ostrymi atakami. Posądzano Ernest Sipa o to, że on właściwie szkaluje klasę ziemiańską i także mieszczaństwo nieżydowskie. Więc tak, takie wątki się przewijały w jego twórczości. Ja może jeszcze od głosem coś powiem. A propos tego co mówiłaś, że tych tematów, że one oczywiście są podszyte różnymi problemami społecznymi, natomiast Sip, mimo tej swojej takiej galanterii, jaką miał, był jednym z tych autorów, którzy, powiedziałabym, współtworzyli taką nową powieść węgierską początku wieku, czyli taką, która pokazuje praczki, szwaczki, wszystkie te osoby, które wchodzą do mieszkań tylnymi drzwiami. To jest też taka proza właśnie rybaków, straganiarzy. I uważano, że tego typu tematy nie licują z tą wielką sztuką powieści, która równolegle powstawała. Natomiast u Sipa się takie wątki pojawiały. Oczywiście czym innym jest kasyno, a czym innym jest świat praczek, ale trzeba powiedzieć, że sporo pisarzy, których traktujemy dzisiaj jako bardzo ważnych pisarzy, albo takich, którzy rzeczywiście jakoś w istotny sposób wpłynęli na kształt literatury węgierskiej, miało takie właśnie epizody. Potem się okazywało, że było to niesamowicie popularne, bo to było takie, powiedziałabym, trochę może, znaczy nie chcę powiedzieć, że brukowe, ale rzeczywiście książki dla wszystkich. I Sip coś takiego właśnie robił. W tej wspomnianej Glicynii pojawia się taki półświatek, powiedziałabym, kabaretowo-wodewilowy troszkę, gdzie można się całować z każdym, mało tego, jest to przyjemne, nawiązują się romanse, wszystko jest teoretycznie błahe, ale kiedy się przysłuchujemy temu, co mówi bohater, okazuje się, że to, czego jakaś poważny problem, to jest właśnie ta kwestia jego żydowskości, chociaż jest to tak bogato opisane, jeśli chodzi o ten taki właśnie świat kabaretu, że w jednej z inscenizacji filmowych, adaptacji filmowych, w ogóle pominięto ten wątek żydowski, chociaż jest on kluczowy i właściwie taki jeden z sztandarowych, jeśli chodzi w ogóle o opisywanie
tematu żydowskiego, ponieważ bogactwo tego świata, który on pokazał, było tak ogromne, że wypełniło treściowo film, chociaż oczywiście wiemy, co o tym myśleć, no bo to jest tuszowanie i udawanie, że nie ma tematu, ale rzeczywiście bardzo barwnie to było pokazywane. No właśnie, zastanawiam się, może powiemy jeszcze parę słów o sytuacji Żydów na Węgrzech do 1939, żebyśmy jakoś tak wylądowali w tym kluczowym momencie. W sensie 1944. Tak, ale w ogóle do wybuchu wojny, a potem do rozpoczęcia się akcji Wolni Człowieka. Mhm. Pan o tym zresztą pisze też w posłowiu dosyć wyczerpująco. Tak, to jest ciekawe, że sytuacja Żydów na Węgrzech jednak przez pierwsze lata wojny wyglądała zupełnie inaczej niż na przykład w Polsce. Faktycznie w 1938 roku pojawiła się ustawa antyżydowska, no już wcześniej były różne regulacje, był numerus clausus z 1920 roku i inne. Później była jeszcze druga i trzecia ustawa antyżydowska, ale tak naprawdę sytuacja Żydów dramatycznie zmieniła się na gorsze w roku 1944 wraz z okupacją Niemiec hitlerowskich. No, a zwłaszcza też po przejęciu rządów przez faszystowskie ugrupowanie Strzałokrzyżowców w październiku. A co, w którą stronę chcemy pójść? Bo chciałbym zapytać o w ogóle o całą tę falę, która doprowadziła do 1944. I chciałem też zapytać o losy Sejpa podczas wojny do tego 1944, bo w końcu nie dowiadujemy się o nich aż tak wiele z Wojny Człowieka. Mamy pewną taką retrospektywę właśnie, ale ogólnie rzecz biorąc, nie wiemy, co się z nim działo. To może, ponieważ ta historia Żydów właśnie od tego, powiedzmy, nie wiem, czasów ugody, czyli 1967 roku do wybuchu wojny na Węgrzech, no bo to jednak dzielimy, czyli dla nas hungarystów to jest 1944 rok, bo też pamiętajmy, że właściwie do tego momentu, kiedy 19 marca wkraczają wojska niemieckie na Węgry, funkcjonuje normalnie życie literackie, ukazują się książki i właściwie wszystko się odbywa tak, jakby wojny nie było. Oczywiście, gdybyśmy się temu przyjrzeli uważniej, to wyraźnie widać, że wszystko to, co dzieje się w innych krajach, też się odbywa na Węgrzech, ale w zupełnie innym nasileniu. I to, że później dochodzi na Węgrzech do chyba najbardziej intensywnej, najszybszej deportacji Żydów, jeśli chodzi o statystyki, chociaż ja nie lubię w takich kategoriach o tym myśleć, ale tak właśnie to wygląda. Wynika też z faktu, jak było to przygotowywane, w sensie to, co planowano, jeśli chodzi o węgierskich Żydów, ale o tym myślę, że nie będziemy mówić, bo to jest wszystko bardzo szczegółowe. Natomiast może trochę o tym 1944 roku, bo jest to bezpośrednio też związane z Sejpem, myślę, że to miałoby największy sens, bo rzeczywiście to jest dosyć, powiedziałabym, znacząco się różni od tej sytuacji, którą na przykład znamy z kontekstu polskiego, czyli to, co by się działo do tego 1944 roku. Natomiast może powiedziałabym trochę o tym, co jest kontekstem Woli Człowieka. Dobrze? Bo to może trochę nam to jakoś sprecyzuje. Otóż pojawia się w 1944 roku szereg inicjatyw, które wynikają też z tego, co się dzieje w Budapeszcie. Nie mówię teraz o prowincji, bo na prowincji od końca maja aż do 6 lipca trwa deportacja. Według planu Eichmanna ostatnim etapem tej deportacji miał być Budapeszt, dlatego że liczył na to, że część Żydów, która zdałaby sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja na tak zwanej prowincji, będzie chciała udać się do Budapesztu, ponieważ Budapeszt być może wydawał się najmniej, nie wiem, zagrożony. Takie były przynajmniej relacje, więc to nie jest mój wniosek, tylko to, co wynika z tekstów. I w Budapeszcie jest tak, że Eichmann, kiedy się pojawia w Budapeszcie bardzo szybko po wejściu Niemców do stolicy, planuje też konkretny podział stolicy. Wtedy powstają trzy getta, małe, duże i
zwane NEMZ-KUZI, czyli międzynarodowe. To jest też zresztą ten obszar, który my widzimy w książce, bo to jest właśnie ulica Bratysławska, czy też w starej nomenklaturze Pożegu, co to jest w ogóle wielki temat, o którym moglibyśmy porozmawiać. I tam właśnie znajduje się szereg domów. Dlaczego mówię o tym, że są te trzy getta? Ponieważ powstaje... To jest w ogóle trudna sytuacja też administracyjna w Budapeszcie, ponieważ pojawia się zarządzenie, które mówi o tym, że mają się Żydzi przeprowadzić do domów z gwiazdą. Te domy z gwiazdą to są Chillogoshazo, wytyczone kamienice, konkretne numery. Nad wejściem do każdej z takich kamienic ma zawisnąć konkretnych rozmiarów gwiazda. Wszyscy, którzy w takiej kamienicy mieszkali i nie są Żydami, oczywiście mówię o byciu Żydem według ustaw prawda, żydowskich, czyli najczęściej nie ma to nic wspólnego z tożsamością, którą ci ludzie mają, mają się wyprowadzić z kamienicy, a w to miejsce wprowadzają się Żydzi, którzy w tej kamienicy nie mieszkali. Powoduje to, że tych domów jest kilka tysięcy wyznaczonych w całym, na obszarze całego miasta. To też jest interesujące, dlatego że mogłoby się wydawać, że być może to są tereny dzielnicy żydowskiej tak zwanej, czyli siódmej, ale jeśli Państwo weszliby na stronę właśnie, ona chyba nawet ma wersję angielską, jeśli dobrze pamiętam, właśnie Chillogoshazo, to tam można nawet sobie zobaczyć taką symulację, naniesione są te wszystkie domy, są oznaczone, gdzie one były. I naprawdę niektóre adresy mogą się wydawać zaskakujące, ponieważ one zupełnie nie są jakoś tak centralnie położone, a przecież też chodziło o to, żeby te domy się w konkretnym miejscu znajdowały, bo myślałaśmy też o późniejszej deportacji. I teraz tak, Węgrzy, których uznano, że nie są Żydami, muszą się wyprowadzić, nie wiadomo dokąd, bo nie ma przydziału. To nie jest tak, że Żydzi, którzy opuszczają swoje mieszkanie, automatycznie zwalniają je do tak zwanych Węgrów, tylko nie mają dokąd pójść. Żydzi, którzy mają obowiązek, muszą się dostać do mieszkań z gwiazdą. Nie są oni przypisywani do mieszkań, więc właściwie kto pierwszy, ten lepszy, jakkolwiek to ironicznie zabrzmi. I właściwie miasto jest sparaliżowane. To jest czerwiec. Jest taki popłoch i chaos w stolicy, że jest już oczywiste, że trzeba ten termin, tam było chyba kilka dni tylko na tę przeprowadzkę, przedłużyć. O tym też mówi Syl, kiedy mówi, że się musi wyprowadzić ze swojego mieszkania na wyspie Małgorzaty. Też jeszcze transportuje fortepian. To jest też taki jeden z stałych motywów, jak przewieźć fortepian. Jak się okazuje, bardzo wielu węgierskich, wybitnych Żydów ma właśnie ten problem. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że również w czerwcu w Budapeszcie pojawia się Raoul Wallenberg, który dowiedziawszy się o tym, jaka jest sytuacja, po prostu postanawia przyjechać i użyć swoich kontaktów dyplomatycznych, jakie ma. Jest bardzo zamożnym Szwedem, dobrze usytuowanym, ale też z bardzo takimi rozwiniętymi kontaktami z królem. I właśnie wtedy pojawia się inicjatywa, w której brali przedstawiciele, najczęściej ambasadorzy, najważniejszych państw tak zwanych neutralnych. No nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale przyjmijmy, że tak to nazwiemy, którzy postanowili wykorzystać swoją teoretyczną neutralność, czyli tych państw, które reprezentowali, i powstają Wejdethazo, czyli domy chronione. Często te domy chronione to są mieszkania, kamienice, które kupują ambasady właśnie Szwecji, Szwajcarii, innych mniejszych państw, ponieważ te domy są chronione, oznacza to, że one są chronione, czyli traktowane jako terytorium danego państwa, i tam też bardzo wielu Żydów znajduje schronienie. To się też wiąże z tym, o czym mówi Sejp, czyli z tym, że otrzymują papiery, te glejty szwedzkie albo szwajcarskie. Ja o nich wspominam, ponieważ ich było najwięcej. Tam się szacuje, że około 100 tysięcy osób dzięki tym papierom zostało uratowane, chociaż potem wiemy, że one straciły też ważność. I to są te dwie rzeczy, które się wydarzają. Każdy o to zabiega, ponieważ rzeczywiście było bardzo wiele przykładów, które potwierdzają to, że posiadanie takich dokumentów ratowało życie. Łącznie z tym, że na przykład Żydzi już kierowani do deportacji, którzy mieli się gdzieś w konkretnym miejscu pojawić i mieli ten dokument przy sobie, byli zwalniani na przykład z danego transportu. Oczywiście potem to przestaje obowiązywać, ale w tych pierwszych tygodniach tak. Więc to są te dwie najważniejsze rzeczy, które są. A trzecia, której bym powiedziała, to są roboty przymusowe, które zresztą też się pojawiają, i to jest też najważniejszy też temat tej książki. Są trzy fale robót. To jest właśnie to, o czym mówiłam, że jest przygotowany tak zwany grunt. Dlatego, że roboty na początku
przewidują zaangażowanie do pracy konkretnego przedziału wiekowego mężczyzn, czyli tam od 18 roku życia do chyba 65, jeżeli się nie mylę, a wraz z kolejną falą te widełki się rozszerzają, czyli zaczynają być powoływani, zwłaszcza w tej najgorszej trzeciej fali, chłopcy i bardzo już wiekowi mężczyźni, o czym wiemy z założenia, że to są pierwsze osoby, które będą miały poważne problemy ze zdrowiem i z kondycją też fizyczną. No i te fale prac przymusowych dotyczą, właściwie są, toczą się w bardzo wielu miejscach, wręcz z Serbią włącznie, niektórzy nawet trafiali jeszcze dalej na południe. W prawie każdym miejscu Węgier ślady takich robót możemy znaleźć. Chodziło o to, żeby bardzo wielu mężczyzn żydowskiego pochodzenia doznało uszczerbku, bo te prace oczywiście nie miały żadnego sensu, prawda? To były prace, które były tylko jakąś taką formą zaangażowania, zagospodarowania. I liczono na to, mamy myśli nazistów, że te prace w jakimś sensie osłabią tych późniejsze ofiary, które, jak się okazuje, w początku już wskazano, że będą ofiarami. Więc to jest w największym skrócie, bardzo, bardzo dużym skrócie, to są te wydarzenia najważniejsze. Deklaratywnie chodziło o kopanie okopów, żeby czołgi armii radzieckiej ugrzęzły. Część z nich oczywiście miała swoje, tak samo jak na przykład utwardzanie dróg, prawda? No można powiedzieć, że były to prace, które miały konkretne cele, ale jeśli patrzymy, w jakich miejscach czasami te wiadomo, o co chodzi, prawda? Że miały to, teoretycznie były pozory użyteczności tej pracy, ale znamy też dużo przykładów, w których chodziło tylko o przysypywanie na przykład piasku z miejsca na miejsce. To jest o tyle ciekawe, bo cała ta dawka wiedzy właśnie, którą otrzymaliśmy od ciebie, no nie tyle ona się nie pojawia u Sepa, ale to nie jest syntetyczny żaden portret, to nie jest ogólnospołeczny portret, ogólnohistoryczny. Sepp o tym wszystkim pisze z bardzo jednostkowej perspektywy, prawda? Oddam ci głos, bo... Tak, właśnie to jest, wydaje mi się, istota tej książki, ponieważ powstało na Węgrzech trochę książek o zbliżonej tematyce, które jednak w dużo większym stopniu przywiązują wagę do opisu właśnie wydarzeń historycznych i do takiej szerszej ogólnohistorycznej perspektywy. U Ernest zawsze najważniejsza jest perspektywa jednostki czy perspektywa społeczności. I to wynika też z pewnej takiej filozofii życiowej samego autora i z wrażliwości, którą reprezentował, jak mi się wydaje. I to jest obecne nie tylko w tej książce, ale także w książkach późniejszych i zwłaszcza w poezji. Po prostu taki miał sposób odczuwania i czucia świata. Tak, tutaj jeszcze bym dodała taką rzecz, że w ogóle są bardzo różne strategie tego, jak Węgrzy, Żydzi węgierscy. Też mam kłopot, żeby to jakoś podkreślać, no bo tutaj jest to rzeczywiście pewien absurd słowotwórczy, powiedzmy, że na potrzeby tego tak powiem. Jakie były strategie mówienia o tym? I dlaczego o tym teraz wspomnę krótko? Dlatego, że w tych strategiach, które konkretnie autorzy wybierali, ważna była przyczyna w ogóle tworzenia strategii, mianowicie to, że każdy z nich, który się wypowiedział, odczuwał bardzo duży żal do tego, jak społeczeństwo węgierskie reagowało, a raczej nie reagowało na sytuację Żydów. Więc w tych strategiach pisarskich chodziło też o to, żeby wybrać taki sposób mówienia, który będzie też postulował jakieś zadanie moralne, albo jakieś rozliczenie, którego się nie doczekali, niektórzy w ogóle się nie doczekali końca wojny, ale też ci, którzy, tak jak Syk, przeżyli, liczyli na to, że się temat pojawi po wojnie, że będzie jakoś omówiony, że będzie jakaś debata na tego się dotycząca. Natomiast był problem taki, żeby ta literatura nie była tylko wspomnieniem,
jakimś zaznaczeniem też własnych doświadczeń, czyli temu wszystkiemu, czemu służyły memuary i w ogóle takie zapisy powieściowe też, czy poetyckie, ale też to, żeby poza tekstem istniała jakaś odpowiedź na zewnątrz. Więc tutaj SIP, a w ogóle SIP jest wyjątkowy pod tym względem, dlatego że on właściwie w sposób mistrzowski buduje opowieść, która właściwie nic nie mówi prawie. Prawda? To jest taka hybryda anegdot znakomitych, które pokazują wyższość ducha nad zwykłością i absurdem śmierci i antysemityzmu, ale właściwie jeżeli zobaczymy, co za tym stoi, to Sejf w doskonały sposób nie mówi nic. Dlatego, że ma fragmenty, w których rzeczywiście pokazuje, kto to pisze, że mówi o tym, że właśnie nie dość intensywnie zwiedzał Węgry, że trzeba było częściej patrzeć na ludzi. Mówi o tych wspaniałych motylach, które wirują, o drzewach, które mają szczęście, bo nie muszą być Żydami. I tu widzimy, że w tych wątkach dotyczących jego tożsamości, narzuconej, przymuszonej, trochę się odsłania, ale poza tym jest to ironiczne, właśnie pokazujące jakąś taką niezłomność intelektu, przecież te wszystkie osoby, na które zwraca uwagę, to są osoby znakomicie wykształcone i oni na każdym kroku pokazują, że właściwie nic sobie praktycznie nie robią. Oni są poniżani, bardzo często giną, ale Sejf też pokazuje, no tak, ale w jakim stanie ducha i intelektu się to wydarzy. Więc tutaj to jest niesamowicie przemyślana sprawa tego takiego mówienia, ale przemilczenia. Bo też on na końcu mówi, że właśnie to, co jest najgorsze, czyli to, co się wydarzyło potem, to już tego już nie mogę wam powiedzieć. Tak, i to jest może to, co się najbardziej rzuca w oczy, to, że ta ironia nie jest gorzka, to nie jest sarkazm, ona jest w jakiś absolutnie zadziwiający sposób podszyta czymś radosnym, czymś jakby głęboko humorystycznym i no to jest chyba dosyć niespotykane, prawda? Tak, jeśli też mogę. I niektórzy komentatorzy tej książki zarzucali Sipowi rodzaj naiwności, tak, że to jest pewne takie spojrzenie na rzeczywistość, które jakoś nie potrafi przyjąć tego dramatyzmu wojny. Ale wydaje się, że jest wręcz odwrotnie. To znaczy, Ernst Sipp był całkowicie świadomy, co się wokół niego dzieje, a przyjmując właśnie taką postawę, takie spojrzenie, chciał pokazać, że pewne takie czyste, można powiedzieć niewinne spojrzenie jest formą ocalenia tego ludzkiego pierwiastka. Tutaj w tym kontekście też może warto wspomnieć o samym tytule. Embersorg po węgiersku to jest takie sformułowanie dość rzadko jednak spotykane, tak mi się wydaje. To znaczy ono pojawia się na przykład w takiej narracji baśniowej, kiedy jakaś postać ze świata fantazji, na przykład smok, wyczuwa człowieka, czy jakiś inny gatunek. Albo też pojawia się w słownictwie, czy w słowniku łowieckim. To znaczy, że zwierzyna wyczuwa woń człowieka. Czyli w tym sformułowaniu jest zawarte takie napięcie między fizyczną bliskością a taką gatunkową czy rasową obcością. Tak i w sytuacji właśnie, kiedy ta obcość jakoś się pojawia ze świata zewnętrznego, to on próbuje ją
ją przezwyciężyć właśnie tym swoim charakterystycznym spojrzeniem na świat, poglądem. Mhm. Tutaj też powiedziałabym, bo ty mówisz o takiej, ty mówisz o naiwności, ty mówisz o takim pięknie, ale ja myślę, że ta ironia jest głęboko tragiczna i to właśnie wynika też z tego, o czym mówiłeś, jeśli chodzi o tytuł, bo tutaj właściwie nie wiadomo, kto węszy kogo, prawda? Bo są ci Węgrzy antysemici, którzy roją sobie, że wyczuwają, kto jest, w cudzysłowie mówiąc, podejrzany, jeżeli ktoś na przykład próbuje chodzić bez jakiejś, na przykład bez gwiazd, ale też na Węgrzech jest trochę też inaczej, dlatego że są bardzo różne sposoby oznaczania ubrania. Są też oznaczenia dla Żydów, którzy ochrzcili się. Potem są jakby jeszcze opaski, które jest tych oznaczeń znacznie więcej niż to, które chyba najlepiej znamy, jeśli chodzi o też o ten kontekst środkowoeuropejski, czyli żółtą gwiazdę, no oczywiście też jest na Węgrzech, ale plus jeszcze wiele innych. Więc Węgrzy, którzy teoretycznie wiedzą, kto Żydem jest, ale też właśnie ci, którzy stają po stronie Sejpa i wyczuwają tamtych. No właśnie, pytanie, kto tutaj pachnie komu, prawda? Kogo można by wyczuć? Myślę też, że ta woń człowieka to jest też takie pytanie o esencję, czy jest coś, co zostaje, coś, co jest taką niezmywalną częścią człowieka, coś, co nie ulega zatraceniu, nie ulega, jest po prostu niepokonane. Tutaj też myślę, że to by można było nawet trochę taką pewną paralelę zrobić z pachnidłem, jakkolwiek jest to może zaskakujące porównanie z Skinda, który też mówi o tym, że istotą człowieka jest zapach i taka indywidualność tego zapachu powoduje, że każdemu jest przypisana osobność, która wynika z woni. Więc tutaj też nie tylko patrzymy na to, kto jest Żydem, kto jest Węgrem, że ci Żydzi też są przecież Węgrami, a druga strona uważa siebie za Węgrów, prawda, na przykład, ale też o to, czy w tej grupie tych, którzy, przynajmniej tak to opisuje Sejp, są zawsze powyżej innych, że przymykają oko, że oni są przeznaczeni, czy przypisani do czegoś wspaniałego, że mówi Sejp, że sobie w pamięci czyta Miseta, że to jest też takie coś, czy w ogóle w tej takim byciu tą masą, powiedzmy, intelektualistów wspaniałych, którzy też mówią do siebie właśnie, że a myśmy sobie przecież jeździli do Paryża ekspresem, uwielbiam to zdanie w ogóle, że wśród nich jeszcze są te indywidua, prawda, że on też pyta nie tylko o to, czy duch przetrwa, czy intelekt przetrwa, bo to w literaturze węgierskiej bardzo często tego okresu się pojawia, że jest coś nie do zabicia, nie do stracenia, coś, co zawsze pokona zło i tak dalej, ale też to, co jest w sumie istotą. Jeśli jestem, jak mówi Sejp, stygmatyzowany, poniżany, szkalowany, bity, dręczony głodem, to czy jest coś poza tym, co stanowi o jakiejś takiej właśnie istocie, o czymś, co zawsze zostaje. No i też, czy ten Sejp zostaje? Czy to jest tak, że my jesteśmy po prostu intelektualistami, czy też jestem ja, Ernest Sejp? Zresztą też bardzo podkreślał właśnie, że jest się kimś, a potem się tym kimś nie jest. Czy ta jednostkowość, to jest też pytanie, myślę, o to, czym kto pachnie. Tak. Teraz pomyślałem, że w sumie ta taka zmienna dynamika własnego bycia też się ujawnia u Sejpa w przypadku opisów i oprawców, i ofiar. To znaczy, to też nie zawsze jest zupełnie jednoznaczne. Zaskakują, nie wiem, czy przychylne opisy, ale niejednoznaczne opisy niemieckiego kapitana na przykład w późnej części tej powieści. Tak samo jak zaskakuje też nie zawsze jednoznaczny stosunek Sejpa do tych wszystkich Żydów, z którymi został odesłany na pracę przymusową, prawda? Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe, że autorowi zdarza się odczuwać pewien rodzaj
nawet można powiedzieć, empatii czy zrozumienia w stosunku do oprawców. Na przykład w czasie przemarszu tłumaczy strzałokrzyżowców, że przecież im też jest gorąco, przecież na nich też pada deszcz. I jednocześnie potrafi być bardzo ironiczny w stosunku do swoich współbraci, prawda? Więc to jego spojrzenie jest bardzo zniuansowane i niejednoznaczne. No i też właśnie myślę, że w tym właśnie ta taka wyższościowość też jest. Bo jeżeli on pokazuje, że potrafi docenić czyjś głód, w sensie dostrzec ten czyjś głód, że myślę, że to jest też, też bym to podejrzewała pewną, jakby jedna strona to klasa, którą Steve miał, bo rzeczywiście on jak wszyscy z tego, co jak jego wspominano, to właśnie był takim nieskalanie czystym moralnie, etycznie się prowadzącym panem. Natomiast też myślę, że to, że w sytuacji, w której ten czytelnik uwodzony przez niego doskonale wie, co czyta, o czym czyta, że przecież nie mamy wątpliwości, co tak naprawdę się dzieje w mieszkaniu, do którego są dokwaterowywani ludzie, co się musi dziać, kiedy, co musi czuć ten mężczyzna, który mówi, że od ilu, jak długo cierpi głód, ponieważ ma wyrwane zęby i tak dalej, że to też jest jakiś taki rodzaj, jak to nazwać, ja bym to właśnie, może to jest zbyt skrótowe, ale o takiej wyższościowości bym mówiła, że już jest to tak, oczywiście to jest pewien pozór, ale to jest już na takim poziomie takiego bardzo wysokiego humanizmu, że mówimy, no tak, ale przecież to pisze osoba, która w tym doświadczeniu jest, więc to jest też może jakieś takie wzmacnianie się pewną taką, nie wiem czym, iluzją człowieczeństwa, które przecież ma też swoje granice, prawda? No bo my nie mówimy o jakiejś teorii sytuacji, tylko o tym, że konkretne rzeczy go spotykają. To jest jakby, dopiero widzimy ten przeskok, kiedy wiemy, co się z nim potem dzieje, dlatego że to jakby życiorys Sejpa jest tak tragiczny, to o czym on już nie pisze, co mówi, że musi to zawiesić, że dopiero być może to zdarzenie z jego biografią pokazuje, jak dalece było to też trochę skonstruowane, myślę. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście jego standardy myślenia, i też to znamy z innych tekstów właśnie dotyczących doświadczenia żydowskiego na Węgrzech, rzeczywiście taki sposób, powiedziałabym, ta taka perspektywa humanistyczna takiego bardzo, bardzo wysokiego standardu mówienia o innych jest rzeczywiście czymś też rozpoznawalnym. To jest też jakby osobny temat. Aczkolwiek to moralne mówienie o innych też ma swoje ograniczenia, co ciekawe, bo faktycznie Ernst Sieb należał do klasy intelektualistów, więc miał też takie poczucie pewnej wyższości. I tu pojawiają się takie uwagi, na które może nie każdy czytelnik za pierwszym razem zwrócił uwagę, ale on tutaj pisze, że na przykład nie chce być traktowany jak jakiś pierwszy, lepszy cygański chycer, prawda? Czyli też jednocześnie nie potrafi rozpoznać tego, że to w jakiś sposób jest traktowane, w sposób stereotypowy, też być może jest zbudowane w jego postrzeganie świata. No ale no, chyba to specyfika tamtej epoki, trudno powiedzieć. No i są też jeszcze takie dowcipne dosyć autocenzury, prawda, gdzie on wycina na przykład przekleństwa, które słyszy od niemieckich oprawców. To w zasadzie też jakoś się w to wpisuje, prawda, taki rodzaj wycofania. Jak myślimy o, nie wiem, o opowiadaniach Borowskiego choćby, to ten rodzaj jakby to powiedzieć, no jest ogromna przepaść między tym wyrazem po prostu. Ale on też na przykład mówi, że drogi czytelniku, on usuwa przekleństwa, ponieważ czytelnik mógłby czuć się urażony. To jest też taka, ten czytelnik Węgier, ale też czytelnik, który na pewno i tak nie zrozumie, no bo to jest, wiadomo, że jakby nie o to chodzi w tego typu książkach, żeby zrozumieć, tylko chodzi o jakąś taką
chwilowe zbliżenie, jakąś refleksję, na pewno nie zapośredniczanie doświadczenia, ale właśnie to jest cały czas ta gra, że czy jesteś, czy aby nie jesteś znudzony, czy nie są to aby za zbyt trudne sceny, które albo na przykład to, że będziesz, no tego, co się potem dzieje, to już ci, drogi czytelniku, oszczędzę, dlatego że nasza umowa, niepisana umowa między mną a tobą jest taka, że przejdziemy przez to doświadczenie w, ironicznie powiem, przyjemny sposób, że to będzie to możliwe do przeczytania. Tak. To są może najbardziej takie też powieściowo-literackie momenty tego tekstu. I w zasadzie też o tym chciałem porozmawiać, bo Sejb to prędko wydał po zakończeniu wojny, w 1945 roku. I w zasadzie można odnieść wrażenie, że on pracuje nad jakimś gotowym materiałem. Są nawet takie zdania w Wojnie Człowieka, gdzie on wyodrębnia w jednym akapicie jakąś informację w rodzaju: dziś mieliśmy dobrą czarną kawę. Trochę tak jakby prowadził dziennik po prostu, tak jakby go jakoś potem opracowywał. Ale on nie prowadził notatek podczas tej pracy przymusowej, prawda? To jest wszystko kreacja. Znaczy ja nic nie wiem o notatkach. Natomiast, no tak, to jest jeszcze a propos tego, co mówiłeś, o tej takiej, tym takim błyskawicznej publikacji, no są oczywiście dwa zjawiska, gdyby to rozdzielić. Pisarze, którzy natychmiast publikują po wojnie na Węgrzech, tym bardziej, że potem się zaczyna silencjum i już nie można niczego takiego wydać. I druga grupa, która pojawia się dopiero, że ich książki pojawiają się dopiero w czasie odwilży kadarowskiej, kiedy wreszcie ten temat w jakimś sensie cenzura przyzwala, żeby się pojawił w literaturze. To jest właśnie przykład Curtisa na przykład. I tu mamy duży dystans czasowy, jeśli chodzi o Curtisa, który przecież też pisze, że mam tyle i tyle lat, mam 14 lat, jady jestem. I mamy Sejba. To jest też tutaj bardzo ważna rzecz, że Sejb przez to, że tak szybko wydaje książkę, nie za bardzo ma czas na to, żeby porównywać to, jak się pisze o wojnie z innymi tekstami. To jest też taka wyjątkowa sytuacja, kiedy, bo zderzam to z Curtisem, dlatego że jeśli ktoś publikuje w 75, oczywiście wcześniej to Curtis napisał, ale powiedzmy, że to jest tam 73 rok, że w 70-tych latach, kiedy podejmuje temat wojenny, to jako pisarka mam kilka dekad literatury, prawda? Ja wiem, jak się na ten temat pisze. To jest też takie coś, że być może więcej pamiętam, bo więcej przeczytałam, że nabieram jakiegoś dystansu, mam większą wiedzę faktograficzną, tak jak Curtis na przykład sobie precyzyjnie zrekonstruował pół żandarmerii, o której przecież nie miał pojęcia, będąc wywożonym, a Sejb nie wie, co się pisze, nie wie, jak się w ogóle o wojnie pisze, więc pisze narzędziami tej przepięknej, eleganckiej literatury, w której całe to pokolenie złote pisało. To jest też takie coś, że używam narzędzi, które są mi dobrze znane. Czyli jeżeli jestem wykwintną estetką klasycyzującą, to właśnie takimi narzędziami będę próbowała po wojnie opisać to, co mi się wydarza, no bo jeszcze nie wiem, że można zrezygnować z konkretnej formy zastanej, że można stworzyć tekst, nie wiem, awangardowy, takie też są później też na Węgrzech próby. To jest jakby też taki, to też pokazuje, jak on pisał wcześniej, prawda? Bo to daje taką pewną próbkę odruchu literackiego, jakiejś takiej, nie wiem, estetycznej wrażliwości, którą po prostu z automatu też pokazuje. No właśnie, to od razu nas prowadzi do recepcji tej książki. To znaczy, jak ona została odebrana, kiedy się ukazała? To tu jest, z tej strony jest problem, dlatego że tutaj pewnie ten wątek biograficzny, zresztą pytałeś przed chwilą o ten wątek biograficzny, może tak bardzo krótko, jak te losy wyglądają, czyli to, o czym Sejb postanowił nie powiedzieć nam, żeby nas nie naruszyć. To są te ostatnie miesiące 1944 roku, kiedy Sejb i jego rodzeństwo, tam była Anna, Wilma, Martin, chyba był brat. Martin i Janusz, to byli bracia.
Tak, i jeszcze była jedna siostra, Hermina jeszcze była. I był, jest tak, że to jest też takie dosyć często się pojawiające doświadczenie ukrywania się na dachach w Budapeszcie, te ostatnie miesiące zimowe. Syp jest na dachu ze swoją siostrą. Mieszkańcy kamienicy wiedzą, że oni ukrywają się na dachu, zresztą wtedy też dochodzi do tego odmrożenia, które nigdy nie zostało przez niego wyleczone i on też nie mógł nosić buta na jednej ze stóp, ponieważ miał taki właśnie, to nazywam gałganek, taką szmatę właściwie zawiniętą. Mieszkańcy kamienicy wiedzą, że oni tam się ukrywają, więc razem z innymi Żydami, którzy są w kolejnej fali przeszukiwanych mieszkań. Mówimy już o momencie, kiedy na Węgrzech uwody są strzały krzyżowce, czyli po 15 października 1944 roku. To jest akurat zima. Znowu kolejny nalot na jedną z kamienic i mieszkańcy mówią, że na dachu jeszcze jest to rodzeństwo. I Syp jest właściwie przygotowywany przez jakąś taką kompanię tych strzał krzyżowców do tego, żeby najprawdopodobniej trafił na Dunaj, gdzie dokonywano rozstrzeliwań. W tym momencie, kiedy oni są gromadzeni na dziedzińcu, przychodzi na to wszystko przychodzi siostra, która nie wiedziała o tym, że jest to aresztowanie. Anna zresztą i ona w jakiś sposób, nie wiadomo dokładnie jaki, przekonuje tych żandarmów czy też strzał krzyżowców, żeby uwolnili rodzeństwo. I to jest taka chwilowy sukces. Okazuje się równocześnie, że tuż po tym wydarzeniu Syp się dowiaduje o tym, że jego dwaj bracia, czyli Marton i Janusz, jeden był na froncie, chyba Marton był na froncie, a może odwrotnie, Marton był rozstrzelany nad Dunajem, a Janusz był na froncie, zresztą obaj też giną, o czym się też dowiaduje. Ginie też jego siostra Wilma, która jest wywieziona do Auschwitz. I jeszcze jest Hermina, która była w kamienicy, którą później zbombardowano, jest zakopana po szyję i o dziwo udaje jej się przeżyć akurat to bombardowanie, chociaż ma zupełnie pokiereszowane ciało, zmiażdżone narządy, ale jakimś cudem przeżywa. I właściwie co do losów tych sióstr, które ocalały, nie za wiele wiemy, natomiast wiemy, że one chyba bardzo szybko zmarły z tego, co się orientuje, więc Syp zostaje właściwie sierotą i po rodzeństwie, i po rodzicach, i po całym tym dawnym świecie. Więc jest zupełnie powiedziałabym, zdruzgotany psychicznie, ale też wykluczony, opuszczony, samotny. Ma ogromne kłopoty lokalowe, właściwie nie ma dla niego miejsca, bo wszystkie przestrzenie, które zajmował, nie istnieją. Przyznaje się mu głodowe stypendium, które nie starcza nawet na posiłki. Jeden z jego takich zaprzyjaźnionych, młodszych adeptów sztuki pisarskiej załatwia dla niego ze smażkę z warzyw, którą może jeść trochę, powiedziałam, na zapleczu w jednej z obskurnych dosyć takich kantyn przy bulwarze Elżbiety. No i tak wygląda koniec Ernest Syp. I właśnie Ernest Syp, o czym też wspomina Curtis, schodzi w Budapeszcie i mówi, że ja byłem właśnie Ernest Sypem. I to jakby ta biografia tutaj, myślę, że jest o tyle warta do przytoczenia, dlatego że stanowi tę wielką przeciwwagę, myślę, znaczy sama w sobie nie, ale jakby ten obraz jest czymś może dopiero wypuklającym to, o czym mówiłaś. Nie przyniosłam innymi słowy bądź człowieka sławy, która by go wydobyła jakoś z tego. No nie przyniosła, dlatego że on właściwie jest w takim położeniu, że składa ten swój manuskrypt do druku. Nawet powiedziałabym, nie tyle składa, co wiadomo, że on w takim pośpiechu, w jakiejś takiej gorączce, być może widząc, jaki jest jego stan i dopóki jeszcze jest, nie wiem jak to nawet nazwać, jakiś taki podtrzymywany wielkim niepokojem, czyli w jakiejś energii bardzo negatywnej, ale jednak energii, on w pośpiechu, co też się pojawia w tych dokumentach dotyczących właśnie jego postaci, w jakimś takim, może nie ferworze, ale podobno w jakimś takim wielkim, strasznym natchnieniu tę książkę kończy, przygotowuje, że ona nie jest specjalnie objętościowo też rozbudowana. I właściwie to jest koniec, to jest jakieś takie, nie wiem, ostatnie słowo, być może też, na pewno też literackie, bo on potem już nie publikuje, więc jakimś takim
ostatnim odruchu artystycznym to po prostu robi i natychmiast milknie. Potem już jest silencjum, no i, a potem jest 53 rok, kiedy umiera Syp, między innymi Syp. Więc ta książka zdobyła sławę dopiero pośmiertnie i to po kilku dekadach. Tutaj właśnie Desi Tonduri, przybliżając postać Ernu Sipa, nawiązał do tego powiedzenia: to ja byłem Ernu Sipem, pisząc: Ernu Sipem się stałeś, Ernu Sipem jesteś. I faktycznie w kolejnych latach i dekadach ta książka stała się, powiedziałbym, nie dość, a nawet bardzo popularna w niektórych kręgach. Kiedy byłem w Budapeszcie, zainteresowałem się tą książką, to poza bibliotekami właściwie nie mogłem dostać egzemplarza ani w księgarni, ani w żadnym antykwariacie. Mi to zajęło właściwie rok, żeby dostać egzemplarz na własność. Bo to był czas, kiedy właśnie ukazała się sztuka teatralna i też pisarze węgierscy chętnie zaczęli do tej książki nawiązywać. Więc tak, trudno było dostać egzemplarz. Ale właśnie niedawno minęło 70 lat od śmierci autora. Cała twórczość trafiła do domeny publicznej, więc należy się spodziewać, że pojawi się więcej publikacji. I to zarówno książek samego autora, jak i być może opracowań. Tylko że właśnie kłopot też w tym leży, że mimo tej popularności to nie jest to, na co Syp liczył, bo ta książka powinna się pojawić wtedy, kiedy się pojawiła, czyli to jest zainteresowanie, ale nie wywołuje ono tego, powiedziałabym, moralnego, tak, tego rezonansu, na który Syp liczył, czyli ja wam powiem coś, a wy powiem to subtelnie, bardzo taki elegancki, stylistycznie też sposób i prosiłbym o odpowiedź. Jakby piszę to po to, żeby nawiązana została jakaś, czy rozpoczęta jakakolwiek rozmowa na ten temat. Więc kiedy to jest już po wszystkim się pojawia ta książka, to my właściwie trochę, oczywiście z całym zachwytem nad tym, jak to jest zrobione, jakim to jest w ogóle językiem napisane, bo pięknym i też bardzo dobrze przetłumaczonym, akurat to mogę o polskim przykładzie powiedzieć, jakby to jest estetycznie wspaniałe i umiemy to osadzić wśród książek, które powstawały, ale one wszystkie, bo to nie tylko Syp, one są, jakby wracają do obiegu tak późno, że nie pełnią tej roli, którą miały pełnić i też nie budują na przykład powojennej narracji na temat wojny, a powinny. Czyli jakby to jest taki wycięty fragment literatury, która pojawia się oczywiście, w sumie jest, ale jak każda literatura powinna być komentarzem do bieżących wydarzeń, albo chociaż pojawiać się z pewnym przesunięciem, licząc na to, że inni w międzyczasie też piszą. Jeśli porównamy to z teatrą polską, no to jest ogromna różnica, bo naszą literaturę powojenną w istotnym stopniu kształtowały bardzo liczne zresztą teksty dotyczące wojny, szeroko rozumianej wojny. A tutaj, jeśli chodzi o doświadczenie żydowskie, to jest wielka dziura. Wiem, że docieramy powoli do kresu, ale muszę jeszcze, zanim oddam głos Państwu, muszę Pana zapytać o ten przekład. To znaczy, co Panu sprawiło największy kłopot podczas tej pracy? Muszę przyznać, że oddanie może ironii, też humoru, żartów, które się pojawiają dość często w tym tekście. No i tłumacząc, to już było dobrych parę lat temu, też musiałem się zaznajomić z terminologią wojenną. Nie do końca wiedziałem, prawda, co to są jakieś pociski smugowe i tego typu kwestie. No dzisiaj już, kiedy no, za wschodnią granicą toczy się wojna, to ta tematyka wydaje się w pewien sposób już oswojona. Więc też trochę tak psychologicznie
wydaje mi się, że możemy do tego podejść od innej strony. A kiedy zaczynałem to tłumaczyć, to jeszcze to był jeszcze trochę inny świat. I to mi się wydawało, szczerze mówiąc, dość odległe mentalnie, że to jest jakaś daleka historia, do której sięgam. A dzisiaj, jak się czyta tę książkę, to ma się wrażenie pewnej namacalności i rozumie się wagę tego, co autor opisuje. Tak mi się wydaje. Dziękuję. Państwo macie teraz fantastyczną okazję, żeby zadać pytania. To ja od razu zapytam, pociągnę ten wątek tłumaczeniowy i zapytam konkretnie, ile lat, ile wydawnictw i jaka recepcja w tych wydawnictwach po drodze. A pytam o to dlatego, że ja też próbowałam umiejscowić w Polsce kilka tytułów takich ogólnie rzecz mówiąc żydowskich czy związanych z Holokaustem i muszę powiedzieć, że napotykałam zawsze taką jakąś strategię trochę obronną, że właściwie co Węgrzy mogą nam powiedzieć o tych sprawach, więc byłabym ciekawa, jak to wyglądało w przypadku Ernesta Jeppa. I jeszcze tutaj też nawiążę do tego, o czym Państwo mówili, że po wojnie jakby nie było takiej możliwości, żeby Ernest Jepp otrzymał jakąś odpowiedź od społeczeństwa węgierskiego. O tym świetnie pisze na przykład Zoltán Gábor w Orgi, kiedy na końcu, to jest bardzo krótki fragment tej książki, ale on jednak podaje, jak to wyglądało już, jak strzałokrzyżowcy zostali pokonani i naszła ta, powiedzmy, normalna władza i jak wyglądały dalsze losy ofiar i oprawców. No niestety nie tak, jakbyśmy oczekiwali. W moim przypadku to wyglądało tak, że to właśnie wydawnictwo się zainteresowało książką, więc byłem w o tyle wygodnej sytuacji. Fragmenty ukazały się w zeszytach literackich i szczerze mówiąc, no, liczyłem na to, że cała książka się ukaże. No, jak wiadomo, no, wydawnictwo już dzisiaj nie istnieje, więc musiałem się rozejrzeć za nowym wydawcą. Już może nie będę wymieniał nazw wydawnictw, które odrzuciły tę książkę. To nie było może tak, że nie dostałem takiego komunikatu, że co to Polaków obchodzi, Polacy tego nie zrozumieją. Raczej była taka właśnie niepewność, podkreślano ryzyko, że nie wiadomo, jak to zostanie odebrane, że może ten temat już nie jest tak aktualny i może Polaków nie interesuje. Nawet takie głosy się pojawiały. Na szczęście udało mi się znaleźć wyśmienitego wydawcę, to znaczy wydawnictwo Austeria. Zaopiekowało się w cudowny sposób tą pozycją, tą książką. No, jestem bardzo zadowolony ze współpracy. No ale trzeba było niestety zaczekać ładnych parę lat. Ta książka po prostu przeleżała, mimo że była gotowa, posłowie było napisane, ale kwestie finansowe tutaj decydowały. Czekaliśmy na dofinansowanie i także na przeniesienie książki do domeny publicznej, ponieważ właśnie minęło niedawno 70 lat od śmierci autora. No i takie kwestie niestety wydawnictwa także muszą brać pod uwagę. Dlatego bym powiedziała jedną rzecz, kiedy Curtis przyszedł za Snem Utraconym w 73 roku, też powiedziano mu, że się spóźnił z tematem. Więc to jest chyba gdzie indziej leży problem. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone jest jednej książce, bardzo ważnej, która właśnie się ukazała. Ale bohater naszego spotkania był również poetą.
A dzisiaj mamy święta poezji węgierskiej. Chciałam się upomnieć o kilka słów o nim jako o poecie, bo jak rozumiem, poezja to głównie okres przed tymi tragicznymi wydarzeniami, o których jest ta właśnie powieść. To był okres i na Węgrzech, i w Polsce zresztą, no, takiej bardziej uniwersalnej tematyce poezji. Autor, sam pisarz sam twierdził, że wszyscy wiedzą, że on jest Żydem, tylko on jeden nie. Więc myślę, że jego poezja była bardzo uniwersalna. Za kilka słów o nim jako o poecie i jego poezji byłabym bardzo wdzięczna. To może ja tak tylko bardzo krótko powiem o tym, że Ernst Siepp jako jeden z pierwszych nie stosował znaków interpunkcyjnych na Węgrzech w poezji, więc tutaj od początku w przypadku tego autora mówiono o pewnym nowatorstwie. Doceniano prostotę stylu i taką wyrafinowaną wrażliwość autora. No, tematyka była bardzo różna, bo tych wierszy napisał naprawdę wiele. Przyznam, że nie jestem specjalistą od poezji. Nie wiem, czy ktoś jest specjalistą od poezji Siepa. Chyba nie. Chyba nawet nie ma takiego specjalistów. No właśnie to jest tak, że... Na 70. rocznicę jego ten śmierci, Nożygis, wydrukował tak, że pamiętajmy o nim jako Żydzie Podkarpacia i ten wiersz z 12 roku. Mint magányos lovast, mint magányos lovast az este elér a bánat engem. Gyereksírás jön fel szívemből, könnyűin csöp csengői csengenek. Apám után szeretnék futni, itt van vesző egyébként, ki a városba vezetett, lehet, hogy ő nem így írta, ki a városba vezetett, s míg a boltok közt bámészkodtam, elengedte egyszer a kezem. Tak, to jest najbardziej znany wiersz Ernst Siepa. Tak, faktycznie. No i już tutaj widać to pewne dziecięce spojrzenie, prawda? Taką szczególną wrażliwość, więc ta sama wrażliwość wydaje mi się jest obecna zarówno w poezji, jak i w prozie Siepa. Ja bym jeszcze powiedziała po tej poezji, że kiedy Siep, kiedy się pojawił w Budapeszcie, przyjechał w tym swoim wspaniałym prawie że frak, bo trudno było określić tak wizytowy garnitur, w jakim się pojawiał. Przyjął go jako taki trochę lektor, korepetytant Karol Popp, który też był bardzo ważnym pisarzem, też tworzącym literaturę węgiersko-żydowską, żydowsko-węgierską. Wiemy, że to jest skomplikowany termin, podwójny. I poprosił, żeby pokazać sobie, co też pan Siepp przywiózł z prowincji, żeby pokazać właśnie jako taką próbkę twórczości. I Siepp właśnie pokazał wiersze. I te wiersze, trochę się ich ukazało, o czym zresztą też mówiłeś, ale no właśnie z jakiegoś powodu jednak, rozmawiając o nim jednak w pierwszej kolejności w opowieściach, ponieważ one były bardzo dobre warsztatowo, nie wiem czy uniwersalne, na pewno powiedziałabym, że bliżej im było do takiej może międzywojennej estetyzacji, która na Węgrzech polegała na tym, że trzymano się konkretnych wzorów albo wymyślano pewną taką, takie szyfrowanie, że na przykład próbowano robić, adaptować różne, powiedziałabym, formacje wersologiczne, chociażby, nie wiem, aleksandryn albo strofę alcejską i robiono takie doskonałe wprawki literackie. I one miały świetny poziom, jeśli chodzi o kwestię techniczną.
też trochę był awangardowy, o czym też mówiłaś, bo próbował testować, jak wiersz sobie poradzi bez tych sztywnych fiszbin, jakimi są właśnie, jakimi są na przykład interpunkcja. Natomiast to nie były wiersze, które mogłyby, jak sądzę, stać się, próbuję być delikatna, nie wiem, podwaliną jakiegoś wielkiego przełomu poetyckiego. To po prostu była rzetelna szkoła poetycka, erudycyjna, pokazująca dużą wiedzę dotyczącą właśnie poetologii, ale nie w tym, myślę, był potencjał Sylwa. Bardziej w tekstach krytycznych, bo tak nie za bardzo mu te społeczne eseje wychodziły. Wiadomo, że on będzie właśnie dotyczyły te teksty raczej wydarzeń kulturalnych, jakiejś takiej refleksji filozoficznej, recenzji książek i powieści właśnie. I jeszcze oczywiście dramatów. Tak, jeszcze o tym chyba nie wspominaliśmy, że Sylw pracował długo jako dziennikarz, jako felietonista. Co prawda on bardzo narzekał, że nie może się całkowicie poświęcić twórczości czysto literackiej, aczkolwiek faktycznie ten dorobek felietonistyczny Sylwa jest pokaźny, no i tam są prawdziwe perełki, więc może polski czytelnik będzie miał kiedyś okazję się z tym zapoznać. Dobrze. A co dalej z tłumaczeniami? Jakieś... Tłumaczeniami z Sylwa? Tak? Nie wiem właśnie, czy Sylwa, czy kogoś innego. Myślę, tak, czy ja będę tłumaczył kogoś? To wiem, ale chodzi o to, czy są jakieś perspektywy wydawnicze. To na razie na własny użytek, powiedzmy, i będę szukał. Aha, ale jakiś kogo jest już nazwisko? Tak, to znaczy ja zajmuję się Antonem Sylwem zarówno naukowo, jak też tłumaczeniowo, więc w tym kierunku będzie. Jak też prywatnie. Jak każdy z nas. Dobrze, drodzy Państwo, wydaje mi się, że dotarliśmy do końca szczęśliwie. Chciałbym tylko powiedzieć, że po lewej stronie jest stół wydawnictwa Austeria, gdzie można Woń Człowieka, nie tylko Woń Człowieka, zakupić. Także zachęcam do tego i bardzo proszę o gorące brawa dla moich rozmówców. Jeszcze jedno słówko do mikrofonu, dziękuję. Właśnie na początku oddałem mikrofon, teraz przejmuję mikrofon jako ostatni. Dwa słowa, dwie myśli. Jak tutaj zostało powiedziane, właśnie jest tutaj mały stolik z wydawnictwami, czy książkami wydawnictwa Austeria, któremu bardzo serdecznie dziękujemy właśnie wzięcie na swoje barki wydanie takich ciężkich spraw jak literatura węgierska. I druga rzecz, że już zapraszam za 165 godzin powiedzmy, czyli w następnym tygodniu spotkamy się ponownie tutaj w czwartek w Instytucie i będziemy rozmawiać o dziwnych stworzeniach. A to też będzie na żywo, tak? W sensie będzie nagrywane, będzie na żywo, ale będzie nagrywane, czyli można to obejrzeć ponownie. Straszne, bestiarium bungarikum, o takich stworzeniach z mitologii mitycznych albo niemitycznych, rzeczywistych czy nierzeczywistych. Została wydana książka. Ale po polsku też? Tak. Nie. Książka jest po węgiersku, spotkanie jest po polsku, oczywiście, z tłumaczeniem, więc. Mamy wystawę, więc można także obejrzeć te ilustracje, które są częścią tej książki. Więc to będzie wernisaż także wystawy ponownej. Tutaj mam teraz plakaty polsko-węgierskie, teraz będziemy mieli o tych bestiach, potworach węgierskich. Więc dziękuję i zapraszam na lampkę węgierskiego wina. Dziękuję bardzo.